Всім доброго дня. Ми знімаємо марш Неподліглощі в Польщі, в нашому місті Кшану. Дивіться, які гарні костюми. Повстання Лістопадове, повстання Краковське. Я за собою. Ой, коник не хоче їхати, їде боком. Що так за... Коник їде боком. Ой, не хоче. Ой, який гарний коник, який грудий. Ой, якісь польські пані йдуть в таких міхах. Цікаво, скільки той прапор має довжини. Ой, скільки людей. Це все місцеві жителі. З Кшанова. Я це зараз знімаю, і мені якось так по душі. Таке, якби я в своєму рідному місці. Знаєш, що тут є? А там, де швидка, вже колона закінчується. Косе на шторм і без cienia страху рушив до бою. Шедв враз зі своїми побратимцями, зарівно хлопами, як і представниками шляхти, гнуть і ромбując врагів в непохамованим запалі. Для справи визволення ojczyzny не жалував свого poświęcenia ani krwi. Radował się z racławickiej wiktorii, rozpaczą go maciejowickiej porażce. Powstanie listopadowe. Wydarzenie to nie było wynikiem drobiazgowego planowania, ani częścią szeroko zakrojonego planu. Przybrało postać zrywu, nagłego, niespodziewanego zrywu o prawdziwie magnetycznej sile przyciągania. A oni po prostu się jej poddali. Niezwykłemu czarowi tej jednej, niepowtarzalnej listopadowej nocy. Podążali szerokimi reprezentacyjnymi ulicami liczmi w malignie, głusi na dźwięk zatrzaskiwanych okienic. Ślepi na pełne powątpiewania, lekceważące spojrzenia... Zdobyliśmy arsenał. Przerażeni na widok 20-tysięcznej armii Dybicza, szarżującej na nieliczne polskie oddziały, kryjące się w Grochowskim lasu. Powstanie styczniowe. Dlaczego ruszyli do walki, która nie była uprzedzona szeroko zakrojonymi przygotowaniami, bez wystarczających zasobów broni?
narażając siebie i swe rodziny na straszliwe niebezpieczeństwo, mimo że nadal mogli mieć w pamięci dotkliwe represje. Odpowiedzią na to pytanie jest wolność. Wolność to bezcenna wartość, będąca niczym krew w żyłach narodu. Najdroższa, jedyna, choć rozumiana pod różnymi postaciami. Niektórzy upatrywali jej w trójelementowym godle powstania, w szeroko rozpostartych skrzydłach Białego Orła i Archanioła Michała, w walecznej postawie listca Bogomił, Polska, Litwa, znów zjednoczone we wspólnej walce. Ten pierwszy raz ponad podziałami za wolność naszą i waszą. Wolność królowała w niemieckich obozach powstańczych partyzantów i swych prezydenckich razów z najważniejszych towarzyszych uczniowych dobrych. Milczących się w biły światu będą wielkich nadziei, jak i najdotkliwszych lec. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No co, podoba się tobie? Dobrze. Los organizacji. A kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Rekreacji, dyrektora Jana Smułkę i panią dyrektor Teresę Wojciechowską i pana burmistrza Ryszarda Kosowskiego o wypuszczenie tych biało-czerwonych balonów jako symbol odzyskania niepodległości. Zwrot.
niepodległość. W miejscu, gdzie kiedyś stała synagoga. Policzony będzie trud i znój za ojczyznę poległ.